No cześć, tutaj Indy StarCraft, zapraszam wszystkich na poradnik, jak łatwo wygrać protosem na Terrana. No i nawet trafił nam się właśnie ten Terran z platyny. Zagranie jest dość łatwe, bo oczywiście gramy z jednej bazy, tak jak to było ustalone. No i postarajmy się je jak najlepiej wykonać. Oczywiście całe zagranie, cały tak jakby przepis na nie jest w opisie. Można tam sobie zerknąć i śledzić, jak to wszystko jest grane. Ja tutaj też w razie czego mam ściągę z prawej strony i będę podglądać. No ale póki co pylon, tak jak w każdym innym zagraniu. No i w zasadzie ten cały początek można by porównać sobie do otwarcia w PvP, ale jednak z jedną dość istotną różnicą, mianowicie wcześniej przestaniemy robić robotników, bo docelowo w tym zagraniu robimy ich 14 na minerały, po 3 na gaz, plus jeden zwiadowca, tak. Tak to będzie wyglądać. Zwiadowcę polecam wam wysyłać po gatewayu, dzięki temu unikniecie jakichś tam potencjalnych olinów, czy też jakichś chamskich zagrywek ze strony waszego przeciwnika, no bo wiadomo, że oni też coś takiego mogą zrobić. No i robimy, wiadomo, gateway, potem asymilator jeden i drugi w momencie, kiedy po prostu mamy na nie pieniądze, no i wysyłamy, też nie tak super szybko, trzech robotników do pierwszego asymilatora, jeden, drugi, trzeci już tutaj są, zakolejkowani, jeden z nich wyjechał nawet z Nexusa i teraz też w miarę tutaj do drugiego asymilatora wysyłamy tych robotników, też nie śpiesząc się jakoś super z wysłaniem ich, ale no jednak żeby byli tutaj w trójkę. I od razu jak się zakończy gateway, momentalnie robimy Cybernetic Core, to na 20 supply'u. Sprawdzamy, co gra przeciwnik. No w zasadzie to, co on gra, to wróży nam, że gra Olina, a to jest faktorka chyba. Chociaż ja mam wyłączone zaznaczanie wrogich jednostek. No i tak jak mówiłem, jak mamy 21 supply, przestajemy robić robotników. Już więcej ich tutaj robić nie będziemy. No i teraz pylon na 21 supply'u, no i czekamy. Dlatego mówię, że to zagranie też jakoś super trudne nie jest w kwestii jakby no, zbudowania budynków i tak dalej, ale w kwestii zarządzania jednostkami, czyli mikro, no będzie już takie w zasadzie niełatwe. Najpierw robimy dwa stalkery, potem od razu Mothership Core'a, szybko kolejkujemy, Mothership Core'a, mam tutaj inne skróty klawiszowe, ale to nieważne, i Warp Gate'a. Bo tutaj na troszeczkę innym koncie gramy, ale to nie jest istotne. Od razu jak zakolejkujemy dwa stalkery, Mothership, Warpgate, to stawiamy pylona. Staramy się go ustawić tak w miarę... No w zasadzie nawet tutaj mógłbym go ustawić, ewentualnie w tym miejscu, ale wybrałem taką dość bezpieczną pozycję. Wszystkimi naszymi jednostkami bitewnymi od razu jedziemy do przeciwnika. Dwa stalkery, Mothership Core od razu do przeciwnika i na 27 supply'u w zasadzie jak te wszystkie jednostki wychodzą, to atakujemy. No niestety trafił nam się tutaj Reaper, więc wysyłamy coś, żeby go powstrzymać. Stalkera chyba tutaj trzeba będzie. No i tutaj jeszcze będzie gateway, również na tym samym supply'u. Niestety build order mi się trochę posypał z racji tego, że ten Reaper zabił mi już dwie proby, ale pokazuję wam tylko, że w zasadzie wiele tutaj można złego zrobić, a i tak powinno się udać. Robo, gateway, cały czas nie robimy robotników i atakujemy wszystkim, co tylko mamy. Tutaj też będzie jeden proxy pylon właśnie i może nawet zabijemy tego Reapera. W międzyczasie też był trzeci stalker, ale go robimy troszeczkę później. O, tutaj widzę, że Master Reaperek jakiś chyba był, czyli on tak w zasadzie mnie olinuje. Okej, robimy pierwszego Immortala, przestawiamy Chronobusta na niego, czyli na Robo. No i tutaj staramy się mikrować jak tylko potrafimy. Jak nie potrafimy, no to trudno. Jeżeli mamy taką sytuację, to ja polecam bardziej strzelać w supply depoty, bo może dzięki temu będzie mieć przeciwnik supply bloka, no i nie będzie mógł robić jednostek militarnych. Więc w ten sposób. No i też, aha, ważna sprawa. Polecam wam też przypisać sobie wszystkie możliwe budynki, których będziecie używać pod skrót klawiszowy, żeby właśnie nie było problemów. Sorry, tutaj musiałem sobie dźwięk trochę ściszyć, żeby być pewnym, że mnie tutaj coś nie zagłuszyło przypadkiem. No i atakujemy. No w zasadzie na 1 na wszystko. Po Immortalu od razu kolejkujemy Warp Prisma. W międzyczasie, jak się wychodzi Immortal, to skończy nam się Warpgate, więc otwieramy gateway. Jak widzicie, mam pod szóstką, więc na skrócie klawiszowym to wszystko robię. No i przyzywamy te stalkery, cały czas atakujemy. No, w zasadzie różne tutaj opcje mogą być, na przykład czasem może spotkacie, że Terran zbuduje wam tutaj jakąś minę. No i w takim wypadku, zamiast tego Warpizma, może nie tak źle byłoby zagrać również obserwatora przed Warpizmem, ale to już tak troszeczkę wasza wola, bo również za pomocą Warpizma jakieś jednostki można taki wystrzał z miny zniwelować. No i atakujemy. Jeszcze jaka inna sytuacja? Mógłby być na przykład tutaj też, załóżmy,
zagrany bunkier na froncie. I gdyby tutaj była zabudowa pełna, baraki, bunkier jeszcze gdzieś tutaj załóżmy, to wtedy no, staracie się zniszczyć te supply depoty, wyłapać je dzięki zasięgowi waszych jednostek i dopiero jak wyjdzie wam warpist, bo widzicie, że nie możecie za bardzo wbić, aczkolwiek chyba w większości wypadków będzie to troszeczkę tak jak tutaj, czyli po prostu atakujecie i po prostu wygrywacie. Ale jeżeli nie dałoby się wbić, to wykorzystujecie warpisma na przykład w tym miejscu i byście tutaj sobie przerzucali jednostki na górę. No to zaraz pokażę, tylko muszę tutaj sobie dobiec. Okej, okay, dobiegają, powiedzmy, jeszcze im tutaj chwilę pomogę. Czyli robicie taki myk. Aha, tutaj po warpizmie też staracie się robić jakąś kolejną jednostkę. Na ogół będą to immortale, no i jeden warpizm, żeby mieć, bo można fajne mikro tymi jednostkami robić, co może zaraz wam pokażę. Więc jeżeli tutaj byłaby super zabudowa, to po prostu w tym miejscu przerzucacie swoje jednostki, wrzucacie je na górę w ten sposób mniej więcej i będzie też dobrze obejść taką defensywę, no i wtedy udajecie się gdzieś na boczek i staracie się wyłapywać. Jeżeli się już tak w miarę pewnie czujecie, to powinniście mieć armię pod jednym skrótem klawiszowym. Ja mam tutaj przypisane pod jedynkę całą armię, natomiast transportowiec mam pod trójką, czyli mogę sobie między armią a transportowcem klikając 1, 3 tak dość swobodnie przeskakiwać. No i gdyby była sytuacja, że załóżmy jeden ze stalkerów jest ranny, no ten jest ranny troszeczkę, on jest na froncie, przeciwnik go atakuje, to starajcie się podnosić tego stalkera, klikając po prostu prawym na niego, mając zaznaczonego jednocześnie tego transportowca. Czyli prawy, on się załaduje do warpizma, potem klikam D i lewym na warpizma, żeby go wyładować. I tak robicie z rannymi jednostkami, które są na froncie, żeby je łatwo sobie przenosić. No bo wiadomo, że im dłużej jednostka będzie żyć, tym dłużej będzie zadawać obrażenia, tym oczywiście lepiej dla was. No i tyle. Macie jakby co build order w opisie, także radźcie sobie. Replay też z tego pojedynku będzie oczywiście w opisie. No i mam nadzieję, że wam się podoba to w miarę prosta recepta, bo teraz trochę ciężkie czasy są dla protosów przeciwko Terran, przynajmniej ja mam ciężkie czasy. No i do następnego razu. Following the StarCraft.